Cześć, witam Was w kolejnym filmie z Margonem. No i pod ostatnim filmem było sporo wyświetleń, bo na moment, kiedy ostatni raz sprawdzałem sobie wyświetlenia pod tamtym filmem, to było tam chyba 1100 wyświetleń, ale łapek było bardzo mało, komentarzy też było bardzo mało, więc fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę, suba i komentarz, żeby zasięg był lepszy. No, idziemy sobie na gąsa. W tym filmie też mamy nowe legendy. Tym razem jedna zlotana, jedna kupiona, choć nie wiem, czy to był dobry wybór, że ją kupiłem. Może się pośpieszyłem, ale była na aukcji i piłem ją troszkę taniej niż na aukcji, choć wydaje mi się, że i tak można było ją wyrwać taniej albo przynajmniej zlotać. Ogólnie to od kilku dni ping Markonem strasznie skacze. Mogliby to naprawić, albo przynajmniej stwarzać pozory, że to naprawiają. No i ta nowa legenda to Pierek ze stopy. Ciekawe, straszny ten ping jest. I to nie jest tak, że to wina mojego internetu, bo wiele osób tak ma, no jak widzicie tutaj prawie 1000 pingu co jakiś czas. No i tak. Pierwsza legenda to jest Pierek ze stopy. Krytyczna osłona. Wcześniej miałem ten Pierek. No, porównując to tak. Ten niszczy pancerz, daje cech i obniża SA, ale ten znowu dodaje więcej SA. Mniej obniża uniku. Daje więcej życia, więcej uniku, więcej energii i daje zręczność. Czy to jest dobry wybór? Czy jest aż taka różnica między tymi pierkami? To nie wiem. Możecie się wypowiedzieć w komentarzu, ale no, kiedyś mi polecono ten pierek, więc go po prostu kupiłem, jak miałem okazję, miałem pieniądze. Już tych pieniędzy jest troszkę mniej po tym zakupie. No i tutaj jeszcze te łapy update ulepszam je samymi zwyklakami i już mam 32 tysiące, więc całkiem spoko, jak na to, że nie włożyłem tam ani jednego unikatu. Wszystko ulepszam zwyklakami. No i jest ostatni dzień eventu, przedostatni. W sumie jutro gdzieś o 11 pewnie będzie koniec eventu, więc ostatnia szansa na bicie E3 i złatanie legendy, które mi już nie spadła dawno. Ostatnie dwie w sumie to na One Night Casino. Bardzo fajny event i może kiedyś będzie powtórzony, kto wie. Fajnie byłoby. No i druga legenda to legenda z werka i ona ulepsza prawie o jeden punkt. Jeden level cały legendę, więc fajnie, ale też nie każdą. No bo na przykład bucików nie ulepsza, ulepsza naszej też, tak? Naszej też ulepsza. No i łapki to wbiłyby mi na plus 2, ale 20 tysięcy byłbym w plecy, więc troszkę gorzej bym na tym wyszedł. Na razie sobie zostawię, no. Może pójdzie w pierek, ewentualnie, no nie mam jak sprawdzić, ale może zbroję w przyszłości pójdzie, ale na razie nie spieszy mi się z tym, więc po prostu sobie leży, jeśli może leżeć, bo nie mam na to póki co ciśnienia, żeby to ulepszać. Zobaczmy, czy w aktualnościach coś dodali na koniec eventu. Nic. Nic takiego, klucz handlarza. To jest chyba mało opłacalne. Idziemy sobie na Aldous, zbijemy sobie E3 na woju. Tutaj spadło parę heroików i dosyć spoko sobie radzi ten wojownik. Pójdźmy sobie jeszcze w kamień, papier, nożyce może zagrać. Bym się tepnął, gdybym widział tepy. Ale nie widzę. Pójdziemy sobie w kamień, papier, nożyce zagrać, żeby mieć jeszcze jedno bicie. I chyba nieważne, co poklikam. To i tak, jak mam wygrać, to wygram. Na przykład jak. No, przykład teraz nie wygrałem, ale no, zazwyczaj jak klikam tą pierwszą opcję, to często wygrywam i to chyba jest po prostu losowane już na samym starcie dialogu.
żeby on mi to kontrował, a być może jest to zależne od pseudolosowości, tego chyba się już nie dowiemy. Dobrze, tu jakaś broń, to pójdzie pewnie w ulepę wszystko. Trzy hera. Będę musiał jeszcze sobie tylko przeanalizować, czy nie jest to lepsze od tego, co mam aktualnie. No i pewnie to pójdzie sobie w późniejszym czasie w ulepę, chociaż na tym Aldousie za bardzo mi nie zależy. Bardziej mi zależy na tym Talavelu, chociaż nie chce mi się i... O, fajnie. Nie chce mi się i tak tutaj za bardzo expić. Aha, dobra. Myślałem, że to na plus 5 mi już lepsza. Okej, okay. Rozumiem już rozumiem. Więc spoko, idziemy sobie na Marlot. To już prawie 30 serc, no i pomyślałem, że na może na 50, może na 100 serc zrobimy sobie jakiś opening. Będzie szansa na legendę Marlot niestety wybita, ale idziemy na Grubera. Tutaj muszę stać z Błogiem, bo inaczej troszkę mi się na nim pada. No właśnie, zabiera mi dosyć dużo. Dużo mi zabiera HP. Jak na E2 na tym levelu stworzyciel im zabiera mniej, ale to jest stan z wojny, no to czasami mocnego ceka mi potrafi przywalić. Tutaj no tułam się między dwójkami. Na tym, co jest wolne, to stoję, bo nie mam za bardzo jak tu konkurować tym tancem, z tym EQ szczególnie. Więc po prostu biorę to, co mi dają. To niestety lucerna jeszcze mi nie wypadła. Chociaż dzisiaj na boju za pierwszym biciem wypadła, co się jeszcze nie zdarzyło. Nie wiem, czy to, że ja nie wrzucam tutaj do wodospadu nic, to ma jakiś wpływ na lot. Nie wiem, bo tylko raz mi, dwa razy mi wypadła waluta. Swoją drogą waluty mam 46 i za bardzo nie wiem, czy powinienem dokupić do czego. O, lucerna fajnie. Czy powinienem dokupić do czegoś, czy po prostu kupić sobie. No nawet tutaj nie kupić tego kamyka, bo ten kamyk mi tutaj nie jest w sumie potrzebny. Mam ten i nie wiem, na co w ogóle go dać. Więc chyba bez sensu, żebym tu kupował kolejny kabyk. No i niestety syf. Zobaczę sobie, co ja mogę tam kupić w tym sklepie, ale to jeszcze jest troszkę czasu na zastanowienie się. Myślałem, żeby dokupić sobie cztery. Aha, ten to. Cztery to jest 880. I sobie kupić po prostu tą torbę legendarną i najpierw tą. Najpierw tą, potem legendarną, no bo to płacać do kamyka jakoś mi się bardzo nie widzi. Maskotka to też troszkę syf. Kupować tepy też, no kupiłbym sobie, ile bym tego kupił. Piętnaście razy 3, 45, ale też jakoś tego nie potrzebuję aż tak. To błogo, no pod PvP też nie potrzebuję, mam jakieś tam błoga, chyba jedno błogo w depozycie. To jest w ogóle bez sensu. To jest drogi. Jakby to było tańsze, to bym to mógł kupić. Aha, tu są jeszcze różne ulepszenia, czyli ja spoko w sumie ile tu trafiłem? 250 najlepsze trafiłem, bo mogłem trafić też słabsze, więc spoko. Tego też mi się chyba nie opłaca za bardzo kupować, bo wątpię, że... co to? A, to jest to. Wątpię, że spadnie mi coś fajnego, jakaś legenda. Dobra, pójdźmy sobie może do Itan. Nie mam. A, mogę sobie pójść do Verbin w sumie. Okej. Okay. Chciałbym do Verbin.
Możemy sobie sprawdzić aukcję, czy coś ciekawego to jest, ale jeszcze się w międzyczasie lokniemy na gąsa. Czasami tam na tej Syberii sobie zbiję tego gąsa, bo w sumie lubię tą E2, więc czemu mam sobie jej nie zbić? Może kiedyś jakaś torba legendarna spadnie i się ucieszą. Pieniążków tutaj na Syberii niestety nie mam, żeby cokolwiek kupić, bo gram mało, ale mam sporo legend w depozycie, których i tak by pewnie nikt nie kupił, chyba że sama EDW. 8383. No i sprawdźmy sobie kamyki. Był kamyk z kostka na aukcji, potem zniknął i chyba ktoś go kupił, ale raczej nie po cenie aukcyjnej. Napala, okej, tam coś się pojawiło. Te pierki coś nie schodzą, te łapy. No wydaje mi się, że są gorsze od moich, że mają ratunek. Tongę po chwili przerwy, jak tak patrzę, to ten pierek daje w chuje sa. Ale mi go odradzali. Tą grabarę mi się marzy mieć, ale jest droga w chuj. I bym musiał jeszcze za dwoją kupować, więc no nie wiem, czy nie czekać na jakąś legę ewentualną, albo latać sobie póki co legę z Toloka, bo to chyba jedyna legenda, która by mi się opłacała. Ewentualnie jest jeszcze hełm z Kozuka. Z tego co mam pierek, to jest chyba Kozuk. Więc to są chyba tylko jedyne dwie opcje na ten moment ogólnodostępne. Tutaj też sobie sporo zarabiam na tym boku i fajnie jakby mi jeszcze nie lagowało. Możecie napisać też, czy macie takie skoki pingu w ostatnim czasie. Będzie mi miło poczytać, czy jestem z tym sam, czy nie. No ale ani jednego, ani drugiego hełmu nie ma na aukcji. Dzisiaj to przechodzi sam siebie ten ping, więc niezbyt fajnie. Tutaj sobie biję te toloki też. No, na tym pingu to ciężko, ale dają mi troszkę punktów ulepszenia zawsze i sobie już troszkę ulepszyłem tą legendę i jakoś powoli myślę, że ulepszy się na ten pierwszy poziom, a tam z czasem, jak sobie już złożę zbrojkę, nie będę musiał sprzedawać wszystkiego, co lotne, to po prostu wymienię. Będę wrzucał unikaty w ulepszenie, bo najpierw chyba tego 8-3 będą chciał ulepszać, bo zanim EQ na topkę zrobię, to też minie troszkę czasu. Ewentualnie myślałem jeszcze, żeby sobie wykupić kolejnego slota na postać i wbić coś na sektę, to też jakiś przypływ gotówki byłby, bo tam sporo pewnie tych unikatów i heroików spadało z dużej dwójek. Też nie wiem, jak z aktywnością na tej sekcie, bym musiał chyba zapytać kogoś, ale póki co nie mam kogo. No i się pomyśli, co dalej. A jaką profesję, to chyba bym chciał sobie wbić tropiciela znowu na level, w sumie nie wiem, 217 chyba. 217 i zrobić sobie fajnego tropiciela, takiego jak na Pandorze póki co, a potem może coś lepszego, ale do tego jeszcze troszkę czasu, bo to są dopiero plany wstępne, a na razie nie mam nawet złota na czwartą postać. Brakuje mi pewnie koło 300 M, może 350, no i wam pokażę, jak tu fajnie sobie wchodzi 400, już prawie 33 tysiące i
Niedługo będzie pierwszy pasek samych unikatów, samych zwykle, jakbym rzucał, to szłoby to szybciej. No tutaj z tym heroikiem jeszcze, a jakbym rzucił tą legendę, to już w ogóle bym miał prawie plus 2. Miałbym już prawie ponad plus 1. Tak. Nawet jakbym rzucił to wszystko, to by mi się nie ulepszyło na plus 2. Więc no, ulepszanie legendami nie ma sensu, bo to nie daje za dużo. Tak, można sobie zobaczyć, czy Marlot stoi i można się przejść jeszcze można się przejść jeszcze na sektę. Marlot nie stoi, ale można wyklepać szybko na sektę. A sekta również nie stoi. Jeszcze zobaczymy, czy Sataniel stoi. Ale ktoś tutaj go wie, bo raczej nikt nie expi, no to wracamy sobie na Marlot z powrotem. Dużo osób tu stoi, ale podoba mi się ta dwójka i nawet jak dużo osób tu stoi, to chcę na niej stać. Ostatnio Morus mnie na niej zajebał. Fajną ma tą nogę i hełm z Hanka. Dzięki Wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.